Cześć, tu Monika z Adria Art. Poczekamy jeszcze chwilę, zanim dołączą kolejne osoby. Jeszcze. Szukamy też pierwszego gościa, żeby dołączyć. Może zanim się pojawi, powiem parę słów. Dzisiaj poprowadzę pierwszą rozmowę w ramach nowej odsłony cyklu Adria Art Live. Gośćmi będą artyści zespołu Various Manx w ramach obchodów 30-lecia ich kariery. Najpierw połączymy się z perkusistą panem Sławkiem Romanowskim, a potem z wokalistką zespołu panią Kasią Stankiewicz. Jeszcze raz spróbuję dodać do rozmowy pana Sławka. Póki co mi nie wyszukuje. Poczekamy jeszcze. Zanim się połączymy, może jeszcze opowiem trochę o cyklu i nowej jego formule. Przez obecną sytuację w kraju bardzo tęsknimy za wydarzeniami i artystami. Wiemy, że wy też tęsknicie, więc postanowiliśmy wrócić do tych rozmów. Będą się odbywać cyklicznie, co 2 tygodnie. Materiał zostanie zapisany i opublikowany na naszej grupie Wracamy do Kultury i na kanale na naszym YouTubie. Link do grupy będzie dostępny w naszym bio. Jeszcze raz spróbuję znaleźć pana Sławka. Nie mamy. Pan Sławek musi dołączyć do naszego live'a. Widzę panią Kasię już. Dobrze, poczekamy jeszcze chwilę. Tak. Zaraz powinien się nam ekran podzielić na dwie części i pojawić pan Sławek. Jest. Dzień dobry. Ups. Trzeba zmienić jeszcze kamerę. Tak, tak, dzień tak, dobry. Tak. Dzień dobry. Jeszcze raz przedstawię naszego pierwszego gościa. Jest to pan Sławek Romanowski, który od 1991 roku jest perkusistą zespołu Various Manx. Tak, próbuję ustawić sobie swój telefon w pozycji pionowej. Zobaczymy, co wyjdzie, jeżeli zrobię go w pozycji poziomej. Poziomej, pan przekręcony trochę. Jestem przekręcony? Tak, tak. Dobra, to się nie uda, bo dobra, będę trzymać ten telefon i tak postaram się. Tak, teraz bardzo dobrze. Witam wszystkich serdecznie. Dobrze, mamy przygotowane pytania od fanów, więc może już zacznę. Jest pan gotowy na pytania? Tak, całe życie jestem gotowy. Pytanie pierwsze. Jak to się stało, że został pan perkusistą Various Manx? Dawno, dawno temu studiowałem w Akademii Muzycznej. Jak skończyło się moje studiowanie, rozpocząłem pracę jako wykładowca w Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia i pewnego dnia na jednej z lekcji otwierają się drzwi, wchodzą młodzi ludzie, poprosili mnie o to, przedstawili się oczywiście wcześniej, poprosili mnie o nagranie paru dźwięków na instrumentach takich związanych z muzyką symfoniczną, czyli kotły, marimba, ksylofon. Ja oczywiście spełniłem tę prośbę, te dźwięki zostały nagrane, później okazało się, że zostały wykorzystane gdzieś na płycie The Beginning. Natomiast ja w tamtym czasie grałem z takim zespołem The Tamerlane,
koledzy gdzieś zauważyli mój występ, skojarzyli moją osobę z tą osobą z tej sali perkusyjnej, w której byli nagrać te dźwięki na The Beginning. No i gdzieś poprosili mnie, żeby czy nie mógłbym parę dźwięków dograć do kolejnej płyty. Tak zaczęła się jakaś taka bliższa współpraca, zaczęliśmy wspólne próby. Jeszcze z innym znanym zespołem, wtedy grałem z zespołem Rezerwat. Kolegom bardzo podobał się mój styl grania, moje jakby wspólne nadawanie na tych samych falach z nimi, jeżeli chodzi o muzykę. I gdzieś no, zostałem do dzisiaj. A proszę powiedzieć, od czego zacząć grę na perkusji? Bo tu mamy takie pytanie, tak żeby rodzice nie oszaleli i nie ogłuchli. Po pierwsze, najlepiej gdyby znaleźć sobie pomieszczenie, które jest pomieszczeniem niezależnym od rodziców. Jakąś salkę, jakiś garaż, cokolwiek, co będzie jakoś wyizolowane i gdzie będzie można postawić instrument. Oczywiście jest sposób na to, żeby w domu też sobie popukać, ale to tylko popukać, bo są oczywiście pady takie treningowe. Natomiast absolutnie to nie daje kontroli nad dźwiękiem, a to przy nauce gry na instrumencie jest niezmiernie ważne. Także polecam obie opcje. Na takich padach ćwiczeniowych można ćwiczyć technikę, natomiast tak, żeby ćwiczyć kwestie wykonawcze, no to już niestety potrzebny jest instrument, a tego się w bloku nie da zrobić. Sam pamiętam moje pierwsze kroki, kiedy instrument miałem w pokoju u moich rodziców i skończyło się to jakimś tam sądem lokatorskim, czy jakimś tam osiedlowym, czy czymś. Także nie polecam. Czyli żeby nie oszaleli, nie ogłuchli, to po prostu najlepiej nie robić tego w domu. Najlepiej tego nie robić w domu. Mówię, można sobie poćwiczyć na kolanie, można, ale to sprawy techniczne, jakiś pad ćwiczeniowy. Ale jednak granie na instrumencie nie polecam. Wytłumienie tego to też niewiele daje, bo wtedy w zasadzie taki instrument mocno wytłumiony zachowuje się jak te pady, więc to nie zmienia postaci rzeczy. A jakie jest pana największe hobby poza muzyką? Myślę, że nie mam innego hobby, bo nawet jeżeli powiem, że moje instrumenty są moim hobby, w sensie takim nawet technicznym, no to i tak kręcimy się wokół muzyki. Uwielbiam rozkładać, składać, przestrajać moje instrumenty, zmieniać im konfigurację. I to zajmuje mi tyle czasu, że nawet nie myślę o wędkowaniu czy czymkolwiek innym. Czyli tylko muzyka w głowie. Tak, oczywiście. No, uwielbiam też sport, jeżdżę rowerem i spacery i jakieś tam drobne przebieżki, bo niestety historie jakieś zdrowotne z przeszłości, czyli złamany kręgosłup raz i drugi, trochę dyskwalifikują mnie od takiego bardzo, bardzo aktywnego sportowego spędzania czasu. Natomiast tak, wiemy, że teraz jest trudny czas i dlatego też pytanie to od fanów, jak często macie próby teraz? No teraz jakoś tak nie bardzo. Każdy z nas prawdopodobnie korzysta ze swojego instrumentu i ćwiczy. Gdzieś udało nam się zrealizować po drodze piosenkę. Mam nadzieję, że niebawem będzie wszystkim dane usłyszeć i zobaczyć efekty naszej pracy. Niebawem przystąpimy do nagrywania teledysku, ale to w zasadzie też drogą elektroniczną wszystko się odbywało. Wysyłaliśmy sobie pliki, każdy w zaciszu domowym nagrał to, co miał nagrać, poskładaliśmy, oczywiście skonsultowaliśmy, czy to wszystko się zgadza, czy się nie zgadza, czy wszystkim się podoba, czy się nie podoba. Wróciliśmy gdzieś do starych czasów i nasz stary, dobry przyjaciel Leszek Kamiński zmiksował i zmasterował tę piosenkę.
Mam nadzieję, że wszystkim się będzie podobało. No to chyba jedna z najważniejszych informacji teraz, bo bardzo dużo pytań było właśnie o jakiś nowy singiel, więc w tych warunkach pandemicznych po prostu udało się Państwu zrobić to na odległość i gdzieś tam stworzyć coś. Tak, udało się zrobić na odległość. Wydaje mi się, że wyszło całkiem przyjemnie. Bardzo fajna piosenka, rzecz oczywiście gustu, komu przypadnie, a kto ją odrzuci i tutaj na to większego wpływu nie mamy, natomiast zrobiliśmy wszystko, żeby, no, żeby jak zwykle kawał swojego serca wsadzić w tą pracę. A wracając pamięcią do występów, jaki był najbardziej nietypowy dla Pana występ? To muszę pogrzebać co gdzieś. Wydarzyło nieszablonowego, co zapadło Panu w pamięć? Myślę, że i to zadziało się jakby stosunkowo niedawno, takie jak teraz na szybko próbuję sobie przypomnieć. Była taka sytuacja podczas koncertu, kiedy chłopiec, mały chłopiec, taki myślę, że 5-6-letni, wszedł na scenę. I jakaś taka takie wzajemne relacje zostały wytworzone. On zaczął tańczyć, bo te dzieci czasami tam wbiegną, oczywiście chcą się sfotografować z Kasią i albo zaśpiewać, czasami są poproszone o zaśpiewanie, bo Kasia czasami do piosenki Mai zapraszała, oczywiście teraz w dobie pandemii nie bardzo to było możliwe, zapraszała do tego, żeby ktoś tę piosenkę zaśpiewał razem z nami. No ale ten chłopiec po prostu rozwalił system, wszedł i jak nawiedzony w ogóle, jak w jakimś śnie, jak chłopiec z jakiejś bajki, zaczął tańczyć, przyjmować tak dziwne, ale tak piękne figury, że wszystkim szczęki pospadały. Ja zresztą w którymś momencie tego koncertu podszedłem do niego z tamburynem, i razem zaczęliśmy grać. Ja trzymałem w ręku tamburyn, jego rękę, pokazałem mu, o co chodzi i tak razem graliśmy. I to jedno z takich myślę, zdarzeń, które na pewno na długo zostanie w pamięci. Tu ktoś podpowiada, że był to koncert w Chełmie. Czy to możliwe? Tak, natomiast my tak dużo gramy tych koncertów, że proszę się nie gniewać, ale ale jestem starym człowiekiem. Wszystko widzę. Teraz kolejne pytanie. Który utwór z repertuaru Various Monks jest najbliższy Panu sercu? Pana sercu. O matko. Wiele jest tych bliskich sercu, bo wiele z nich to po prostu przepiękne piosenki i z każdą z nich może wiązać się jakaś historia, która była bardzo ważna. Nie wiem, Orła Cień, gdzie nagrywaliśmy klip, Nowy Rozdział, gdzie tak naprawdę skazywano nas na unicestwienie po odejściu Anity, a jednak podnieśliśmy się i ta piosenka zawojowała całą Polskę. To był taki bardzo ważny moment. Piosenka księżycowa, to też jest piosenka bardzo ważna, bo ilekroć ktoś wspomina tę piosenkę, to od razu wiążą się z tym jakieś historie, a to ludzie poznali się przy takiej piosence, a to pierwsza randka przy tej piosence, a to pierwsze dziecko przy tej piosence. Dużo emocji, tak. Także ja myślę, że jednoznacznie nie potrafię wskazać tej jednej, jedynej. Każda z nich naprawdę jest bardzo ważna. Z ostatniej płyty Mgła nad Warszawą. To jest piosenka, przy której za każdym razem mi po prostu ciary po plecach przechodzą, bo jest tak śliczną piosenką. Nie mogę jednoznacznie powiedzieć. Określić. A czy jest piosenka Various Monks, z której Pan jest najbardziej dumny, jeżeli chodzi o swoje wykonanie? O. Nie, chyba jakoś nie. Ja zresztą bardzo krytycznie podchodzę do swoich wykonań i za każdym razem, kiedy piosenka jest skończona, to sobie myślę, że a może trzeba było jeszcze coś inaczej, coś zmienić.
artyści tak mają, że często grzebaliby w piosenkach bardzo, bardzo długo i wręcz w nieskończoność. Myślę, że od strony wykonawczej naprawdę bardzo ciekawą propozycją będzie to, co w tej chwili jest przygotowane, a co niedługo pójdzie w świat. Perkusja została tam nagrana wielowarstwowo i myślę, że to są po prostu bardzo, bardzo fajne dźwięki, które wielu bębniarzy doceni i nie tylko od strony wykonawczej, ale również od strony brzmieniowej. Mamy też takie jedno pytanie, które chcemy zadać i panu, i pani Kasi. Zobaczymy, kto ma jaką wersję. Jakie zeznania będą? Spanek prosi o opowieść, opowiedzieć czegoś więcej o nagraniu teledysku do Orła Cień i czy to prawda, że pani Kasia spadła z kłada? Tak, natomiast ja bym tego kładem nie nazwał. To był taki dosyć dziwny pojazd, trójkołowy, który został jakoś specjalnie zaaranżowany na potrzeby teledysku, tak żeby wyglądał super, hiper bajeżancko. W tej chwili po prostu to jest to, co zostało tam dokomponowane do tego motoru, to było prześmieszne, bo były to tak zwane rury Spiro, które służą do odprowadzania spalin, ale nie z motoru, tylko raczej z piecy służących do ogrzewania albo do podgrzewania ciepłej wody. To prześmieszne było. Został zrobiony taki kojec dla Kasi po to, żeby ona mogła się trzymać jakiś poręczy i być w miarę stabilną. Natomiast cała ta instalacja została stworzona z rurek, które kiedyś służyły do robienia regałów sklepowych. Więc to było szalenie niestabilne. No i przy pierwszym lepszym zakręcie stwierdziliśmy brak Kasi. Dobrze, że stwierdziliśmy, bo szybko jakoś zareagowaliśmy i podbiegliśmy do niej. No, było tak sobie, dziewczyna miała problem z oddychaniem, ale dzielna była, pozbierała się i przystąpiliśmy do dalszej części nagrań. Dobrze, teraz jeszcze ostatnie pytanie w ramach właśnie tej okrągłej rocznicy Państwa działalności. Kiedy ukaże się biografia zespołu? Ojejku, ja nic nie wiem o biografii. Nie wiem, kto mógłby taką biografię sporządzić, tak żeby nie przekłamać. Historii, które wiążą się z tym zespołem i z jego 30-letnią historią, z jego 30-letnią karierą jest tak dużo, że najpierw chyba musielibyśmy my wszystkie te historie zacząć spisywać, a najwyżej później ktoś mógłby to pozbierać w jakąś zgrabną całość. Obawiam się, że to mogłaby być lektura 18+. Nic to, na razie po prostu nie myślimy o czymś takim, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, może jest jakaś wiedza przeze mnie jeszcze niepojęta, a którą posiadają inni, być może oni potrafią na to pytanie odpowiedzieć. No na pewno dla fanów byłby to duży prezent, bardzo dużo jest pytań o tą biografię, więc może warto pomyśleć o tym w przyszłości. No tak. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za odpowiedzi, ponieważ transmisja ma niestety określony czas, a jeszcze mamy w planach połączyć się z panią Kasią, wokalistką. I chciałabym... Ponieważ się z nią nie widzę, to ja poproszę o pozdrowienie Kasi ode mnie. Dobrze, na pewno pozdrowię. Chciałabym przede wszystkim pogratulować tak cudownej kariery, tylu lat na scenie i życzyć kolejnych przynajmniej 30 i mam nadzieję, że niedługo już się razem spotkamy na deskach, na koncercie. Tak, no ja dziękuję za te życzenia. One są bardzo ważne dla nas, bo oczywiście w dobie pandemii, w tym całym zamieszaniu, które nam towarzyszy od ponad roku, to rozpoczęcie koncertowania będzie naprawdę szczęściem niepojętym dla nas, bo to, no,
muzycy to są duże wrażliwe. My musimy gdzieś przekazywać i swoją energię, i muzykę. Chcemy się ze światem dzielić. Można to robić przez internet, ale to jest tylko półśrodek. Zagraliśmy ostatnio dwa koncerty, udało się gdzieś wkleić. To był koncert w Bydgoszczy, wcześniej w Krakowie. No i to były takie emocje, których no niestety, ale internetem nie uda się zastąpić. To jest coś pięknego. Ja dziękuję Agencji Adria, dlatego że razem też gramy od lat i to wszystko bardzo fajnie się układa. Mam nadzieję, że będzie nam dane wspólnie jeszcze parę koncertów w naszym wspólnym muzycznym życiu zagrać. Tak, czekamy z tęsknieniem. Ja miałam tę przyjemność być na koncercie razem z Państwem właśnie w Bydgoszczy, więc widziałam te emocje i wzruszenie nie tylko właśnie u widzów, ale też u Państwa i to było cudowne i mam nadzieję, że niedługo do tego wrócimy. Amen. Bardzo dziękuję jeszcze raz i łączymy się z Panią Kasią. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dobrze, teraz wysyłamy prośbę do Pani Kasi. Jest już Pani Kasia razem z nami. Dzień dobry. Jeszcze raz mam okazję, żeby mieć usta. Cześć. Jeszcze raz tylko przypomnę, zanim porozmawiamy, bo na bieżąco dołączają do nas osoby, że prowadzimy transmisję w ramach nowej odsłony Adria Art Live, takiego cyklu wywiadów z artystami, ponieważ bardzo wszyscy tęsknimy, już nie możemy doczekać, aż wrócimy. Cała transmisja oczywiście będzie zapisana i na kanale na YouTubie i na naszej grupie Wracamy do Kultury będzie można sobie jeszcze raz do tego wrócić i obejrzeć. Więc, tak jak wspomniałam, w ramach 30-lecia zespołu Various Monks porozmawiamy teraz z panią Kasią Stankiewicz, wokalistką zespołu. Mówmy Kasia. Sobie po imieniu, bo już chyba nawet sobie mówiłyśmy po imieniu. Tak, teraz tak oficjalnie, tak miałyśmy okazję już się poznać. Dobrze, to ja zaczynam może z pytaniami, bo jest ich trochę od fanów. Zaczynajmy. W ogóle bardzo fajny pomysł z tym live'em, bo wreszcie możemy się z wami zobaczyć i, tak. I troszkę kontaktu takiego z fanami. Fajnie. To czytam. Jak pani wspomina udział w programie Szansa na sukces? No tak, szansa to jest szansa na sukces i orła cień to są dwa nieodłączne tematy, od których zawsze będzie trudno odejść. Ale na szczęście są to bardzo dobre wspomnienia. Znaczy, w ogóle jak masz 17 lat i bierzesz udział w takim wydarzeniu, jakim jest właśnie wyjazd z małego miasta do tej takiej niestworzonej prawdopodobnie w twojej wyobraźni historii, która nazywa się Woronicza i w Warszawie i jedziesz tam i występujesz w jednym z najpopularniejszych wówczas programów, no to jest to zdecydowanie wydarzenie dla młodego człowieka, zresztą wydaje mi się, że dla każdego w każdym wieku, ale to jest niesamowita, pamięć w ogóle jest niesamowita, dlatego że trudno jest mi sobie czasami przypomnieć to, co się działo wczoraj czy przedwczoraj. Natomiast szansę na sukces z 1995 roku pamiętam łącznie z zapachami, z gumoleum na podłodze, odcienią szarości ścian i zieleni, jarzeniówek w korytarzu. Naprawdę, pamięć jest niezwykła. No ale ta sama szansa na sukces, no to był w ogóle to było niesamowite wydarzenie dla mnie. Ja byłam wtedy przed maturą. Zaczynałam ostatni rok mojej szkolnej działalności. To było mi bardzo na rękę i w zasadzie zawsze marzyłam o tym, żeby znaleźć się na scenie i żeby w ogóle dać upust takiej w ogóle mojej wewnętrznej chęci porozumiewania się ze światem za pomocą muzyki. I właśnie ta szansa na sukces mi to umożliwiła. Tak się złożyło, że przed nagraniem programu każdy z uczestników miał możliwość spróbować fragment jakiejś wybranej piosenki. Ja sobie wybrałam wtedy piosenkę księżycową, no bo tak się składa, że to była jedna z niewielu piosenek, które znałam. I okazało się, że za kulisami już stali chłopcy, stał zespół, oni słyszeli to pytanie.
oni słyszeli, jakby wtedy już gdzieś tam zapadały decyzje i chcieli zobaczyć, co to za osoba i jak to wygląda i tak dalej. Natomiast potem podczas nagrania programu wstążka z numerem 8 wskazywała na tytuł piosenki Zamigotał świat. No i tutaj pamiętam, że moje trzewia zadrżały, bo przecież nie miałam pojęcia w ogóle w pierwszym odruchu, co to jest za piosenka. To nagranie oczywiście, które pokazuje się uczestnikom przed wystąpieniem, tam delikatnie powiedzmy przypomina i jakoś to poszło, ale stres był bardzo duży. Natomiast ja bardzo lubię czasami sobie obejrzeć to nagranie, ono mnie nieprawdopodobnie wzrusza i w ogóle wzrusza mnie wszystko to, co wtedy się działo, taka niesamowita w ogóle energia i połączenie jakichś takich tajemnych mocy, które wpłynęły na spełnienie mojego ogromnego marzenia, jakim było bycie na scenie. Ślizgam się telefon. No ale wyszło świetnie, jak no, potem tak, się okazało. No świetnie i w ogóle okazuje się, że jedziesz w nieświadomości do takiego programu, wybierasz w ogóle te jakieś odzienia i potem się okazuje, że to w ogóle wchodzi do historii i wszyscy w ogóle po 20 latach nawet o tym mówią. Więc całe szczęście, że nie zostałam z tym dziwnym pomysłem, aby ubrać białe szpilki do tych jeansów i tej koszuli, bo to naprawdę mogło wyglądać kontrowersyjnie. Bo wszyscy by o tym pamiętali. Dobre wspomnienia. Dobrze, kolejne pytanie. Jaka była twoja pierwsza kupiona płyta albo kaseta? No tego się nie zapomina. Pierwsze razy są czasami dziwne, ale ich się nie zapomina. To była płyta Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. I to jest w ogóle taka płyta, którą znam, ja jej słuchałam w ogóle tak, że ona była zdarta. Na Grundigu to była kaseta. Czasami udawało mi się uprosić tatę, abym z ich pomieszczenia, z pomieszczenia rodziców mogła sobie przenieść do mojego pokoju tego Grundiga i sobie słuchać w ogóle ciągle i ciągle tej płyty. Ja ją przekładałam ze strony A na stronę B non-stop. I w ogóle ja znam każdy dźwięk tej płyty. Myślę, że do dzisiaj byłabym w stanie zaśpiewać każdą piosenkę Wybudzona w nocy, nieważne o której porze. Każdy utwór z tej płyty znam, zresztą jak większość twórczości tej artystki, no bo będąc wokalistą trudno się nie otrzeć o fascynację jednym z najpiękniejszych i największych głosów na świecie. To prawda. A teraz pytanie o twoje teksty. Powiedz, na który tekst poświęciłaś najwięcej czasu i który był najbardziej wymagający dla ciebie? Nie ma takiego jednego tekstu, ale bo z tekstami to różnie bywa. To są nieprawdopodobne historie, ile tekstów, tyle historii. Ale dla mnie niesamowitą przygodą była praca nad moją solową płytą Mimikra. Dlatego, że ja wtedy zostałam sama ze sobą na kilka tygodni i byłam absolutnie zatopiona w procesie twórczym. Do tego stopnia, że kiedy postawiłam kropkę, kiedy zakończyłam ostatnie zdanie i spojrzałam na siebie w lusterko, to skumałam, że urosła mi broda, ale nie zauważyłam tego w międzyczasie. Zobaczyłam wtedy tą stertę kubków i tych talerzy i tak dalej. I dotarło do mnie, że jednak byłam w jakiejś innej przestrzeni. Ale ta płyta była dla mnie takim niesamowitym terytorium jeszcze głębszego zaprzyjaźniania się z językiem polskim, bo ja uwielbiam język polski i pamiętam, jak moja pani profesor od polskiego w liceum zawsze mi powtarzała, że ja lubię się ze słowem, że słowo mnie lubi i to była osoba, jedna z pierwszych osób, której w ogóle ośmieliłam się pokazać jakąkolwiek swoją twórczość, więc ona zawsze mnie do tego zachęcała. Natomiast ja jako osoba, która ma ogromny respekt przed słowem, przed książką, to jednak no, miałam bardzo długo opory, aby ośmielić się przedstawiać swoją słowną twórczość światu. W jakiś tam sposób zostałam do tego zmuszona i uważam, że szczęśliwie, dlatego że ten przymus wywołał lawinę działań, rzeczy, zdarzeń, które spowodowały, że ja w jakimś momencie przełamałam się i zaczęłam pisać rzeczy, które samej mi się zaczęły podobać. Ja mam bardzo srogą wewnętrzną autoryzację, więc tutaj akurat uważam, że dobrze się złożyło, ale ten proces tworzenia Mimikry, ja do dzisiaj jestem w ogóle dumna z tej płyty, bardzo lubię te teksty.
Uważam, że to są w ogóle jedne z lepszych tekstów, jakie napisałam, chociaż i tak mam świadomość, że najlepsze są jeszcze przede mną. To jednak duma mnie rozpiera, kiedy słucham tej płyty, bo ona jest nadal aktualna. Ale jeśli miałabym na przykład opowiedzieć jakąś taką rzecz o jednym tekście wyjętym, to miałam niesamowitą w ogóle przygodę, zdarzyła mi się ona do tej pory tylko raz, z tekstem do piosenki Żółte Słonie. Pamiętam, jak pracując w ogóle non-stop, będąc na ogromnym skupieniu, chciałam wyjść z domu i chciałam na moment odpocząć od literek. I wyszłam na ulicę i myślę sobie, dobra, popatrzę trochę na ludzi, na słońce i na drzewa i na chmurki. A tu się okazuje, że ja w ogóle nic z tego nie zauważyłam i nagle zaatakował mnie potok zdań, potok gotowych w ogóle wyrazów zlepionych w całość, która się ze sobą sklejała. I szybko to zanotowałam, no bo jak jestem w procesie twórczym, to muszę mieć coś przy sobie, żeby to notować. Więc udało mi się to szybko zanotować, wróciłam do domu i spisałam to, łącząc to z muzyką i to było w ogóle dla mnie niesamowite doświadczenie, bo miałam wrażenie takiego jakby przekazu. Oczywiście to się nie dzieje samo, bo to było poprzedzone tygodniami pracy, ale taka rzecz ma jedną pułapkę. Pułapka polega na tym, że dostajesz taki potok zdań, tekstów, ale na przykład brakuje ci jednego zdania w całej piosence albo jednego wyrazu i szukasz tego i mimo, że ten cały w ogóle potok przepłynął przez ciebie w trakcie jego trwania, czyli w ciągu powiedzmy kilku minut, to potem znalezienie tej jednej sentencji albo tego jednego wyrazu zająć potrafi czasami nawet kilka tygodni. Za to uwielbiam pisanie, bo pisanie jest dla mnie rozwiązywaniem czasami łamigłówek, które uwielbiam. Super, to już odpowiedziałaś trochę na jedno pytanie, bo wszyscy tak naprawdę pytali o płytę Mimikrę i też dużo komentarzy chwalących i podziwiających tę płytę. Dziękuję. To może zadam kolejne. Który muzyczny duet wspominasz najlepiej? Ja w ogóle jako twórca uważam, że zawsze w sztuce rzeczy najlepsze są przede mną, ale miałam takie doświadczenie, no, mogę powiedzieć, że mam, ono jakby nadal istnieje, no jak skończy się COVID, to wrócimy na scenę i nadal będę kontynuować to, co kocham, ale mam taką nadzieję, ale zdarzyła mi się w ogóle niesamowita chemia z jednym z muzyków, z którym pracowałam. Mówię o pianiście, z którym gram solowe koncerty akustyczne. Mówię o Piotrku Mani. Pozdrawiam Piotrusia. Piotr to jest w ogóle tak niesamowicie wrażliwa istota, że kiedy gramy właśnie duet w postaci głosu i samego fortepianu, potrafi się zadziać tak nieprawdopodobna magia, ale ta magia się nie bierze znikąd. Ona bierze się stąd, że Piotr poznał tą twórczość, zgłębił ją i potrafił zaproponować coś od siebie, ale co jest najważniejsze, on poczuł to. On poczuł to swoimi trzewiami, sercem i duszą. I mam wrażenie, że to wszystko przepływa podczas koncertu przez jego palce. I czasami potrafimy w ogóle odpłynąć w jakieś takie rejony, które są zupełnie nieplanowane. Tylko dlatego, że się czujemy na scenie. My nie jesteśmy jakimiś, powiedzmy, nie wiem, przyjaciółmi, którzy się widzą i słyszą codziennie, co też jest jakby w tworzeniu i w sztuce bardzo potrzebne. Natomiast czasami między ludźmi jest taka chemia muzyczna, która jest w ogóle poza obrębem jakimkolwiek. Ona jest namacalna tylko i wyłącznie na scenie. No więc ja właśnie z Piotrem mam taki przelot i bardzo, bardzo to lubię. Strasznie mnie podnieca praca właśnie z takimi ludźmi, którzy czują, są wrażliwi, są erudytami muzycznymi i jeszcze potrafią zaproponować, mają odwagę proponować coś nowego, świeżego od siebie. Super. A teraz pytanie, kiedy można spodziewać się twojej kolejnej solowej płyty? Nie powiem kiedy, ale powiem, że można się spodziewać. Bardzo nie lubię rzucać jakby terminami, rzucać słowami, zdaniami, które są jakby w danym momencie bez pokrycia. Ja pracuję w tym momencie nad kilkoma rzeczami symultanicznie. No i ta, która się ukaże pierwsza, ta będzie pierwsza. Bez wątpienia COVID trochę zatrzymał działania w pewnych rejonach, ale nie zmienia to faktu, że gdzieś tam nie dopuszczam do siebie myśli, że jakby to się nie wydarzy. To się absolutnie wydarzy, to się absolutnie stanie, mimo że nie wiemy, czego się spodziewać. No, nie pracujemy, nasza branża wiadomo, w jakim jest stanie. Jest to zdecydowanie dla artysty w ogóle rzecz bolesna, ale mam nadzieję, że uda nam się z tego, że wyjdziemy z tego i że będziemy mogli wyjść na scenę i dalej jakby na warunkach, które może
nie wiadomo, czy wrócimy do tego, co było wcześniej, aż w takim procencie, w takiej skali. Natomiast ja osobiście marzę o sytuacji, w której mogłabym podzielić się z prawdziwymi ludźmi swoją twórczością. No to jest jakby dla mnie tlen. Czyli więc będzie. Tak, będę dawać znaki, oczywiście będę głośno krzyczeć, kiedy wreszcie ja sama już będę mogła mieć efekt końcowy w rękach rzeczy, nad którymi teraz pracuję. To czekamy z niecierpliwością. I teraz kolejne pytanie od fana. Ponieważ bardzo fajnie czyta się pani wspomnienia, czy myślała pani o napisaniu autobiografii? No i tu właśnie muszę powiedzieć, że odkąd odpaliłam tą trzydziestkę na moich socialach, to zaczęły się dziać właśnie takie niesamowite rzeczy, że ośmielona waszymi komentarzami i jakimiś takimi pochlebnymi zdaniami na temat tego, jak dobrze się to czyta, przyznam, że zaczęłam o tym poważnie myśleć i zaczęłam tworzyć coś, zaczęłam pisać, po prostu, znaczy mam wrażenie, jeszcze pisać, to się samo pisze, po prostu ja to strasznie lubię, uwielbiam ten proces, kiedy wieczorem już po całym dniu działań mogę sobie usiąść do komputera i pozwolić temu potokowi zdań, wspomnień, myśli ułożonych w ogóle w zaskakująco dla mnie zgrabne i zabawne zdania przerzucić na komputer. Więc jeżeli przejdzie to moją wewnętrzną autoryzację i będę miała i uznam, że mam odwagę, aby się tym podzielić ze światem, to jeżeli to się uda, to kto wie, czy na przykład jeszcze może nie w tym roku chciałabym was zasypać moimi zdaniami. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Nie wiem tego jeszcze. Nigdy nie byłam na tym terytorium, ale muszę powiedzieć, że pisząc to świetnie się bawię. To jest dla mnie w ogóle... Jeżeli ktoś podczas czytania będzie miał taki sam fan jak ja podczas pisania, to spełni się moje marzenie. Tak, właśnie na tym waszym Instagramie widać te wspomnienia. To chyba takie trochę sentymentalny czas, te 30-letnia wasza kariera i powrót do tych wydarzeń. Też pytałam o to pana Sławka, który mówił, że było tego tak dużo, że sami chyba najpierw musielibyście sobie wszystko przypomnieć, żeby potem skompletować to i zebrać w jedną część. Tak, słyszałam Sławka, jak to mówił w ogóle, słyszałam waszą rozmowę całą. Też pozdrawiam cię, Sławek, jeśli na to. Ale tak, zgadzam się z tym, że 18+, na szczęście fani Mariusa już są starsi, więc myślę, że moglibyśmy mieć odwagę stworzyć w ogóle książkę na wieczór dla naszych fanów. Kto wie, co by to było. No myślę, że mogłoby to być grube widowisko i wydarzenie, gdybyśmy odważyli się opisać nasze przeżycia i wydarzenia w sposób, jaki one naprawdę się zadziały. Cudowne wiadomości są podczas tego wywiadu, bo najpierw pan Sławek powiedział o nowym singlu, który niebawem się pojawi, i teledysku, który też gdzieś tam jest w planach. Ty mówisz o swojej solowej płycie. Tutaj pomysł autobiografii, więc myślę, że wszyscy będą już czekać z niecierpliwością na wasze obietnice. No ja też nie mogę się tego doczekać, a właśnie fajnie, że Sławek wspomniał o nowym singlu, bo nowy singiel jest. Ja w ogóle z największą, najdzikszą rozkoszą to chętnie już bym wam tutaj premierkę zrobiła, ale nie mogę. Ale chyba mogę powiedzieć, jaki piosenka będzie miała tytuł. Chodź się kochać. Taki będzie tytuł nowego singla. Dobry? Bardzo, też słyszałam, że na odległość było nagrywane. Tak, na odległość nagrywane, co jakby akurat tutaj COVID nie jest przyczynkiem do tego, no bo już artyści, muzycy na świecie tak pracują nie od dziś. Więc tutaj akurat aspekt odległości nie ma żadnego znaczenia, dlatego że każdy z nas wykonał pracę tak najlepiej, jak potrafi. Uważam, że ta piosenka jest naprawdę atrakcyjna na ten obecny czas, że to jest jakby utwór, który naprawdę... Ja myślę, że muzyka w ogóle teraz jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. I jest to utwór, który... Mam wrażenie, może o poranku podnieść człowieka do życia, do chęci. Czekamy. Jesteśmy słońcem, tak. I ostatnie pytanie. Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść? Jak to dokąd? Do lasu, do parku, poprzytulać się do drzewa? No tak, myślę, że do przyrody. Myślę, że dopóki jeszcze możemy cieszyć się darami natury, to korzystajmy z tego. Dlatego, że to jest dla człowieka rzecz
niezbędna. No ja na przykład zapomniałam o czymś takim przez ostatnie lata intensywnej pracy, o czymś takim jak spacer. I jak poszłam sobie na spacer, to już było tam kilkanaście tygodni, miesięcy temu. I muszę powiedzieć, że to było takie oczyszczające i relaksujące wydarzenie, więc tak, no trzeba iść tam, zwłaszcza teraz. Strasznie się chyba rozgadałam, co? Ale tak naprawdę mówię do żywych ludzi i w ogóle to jest dla mnie taka niesamowita rzecz. Jeszcze zanim skończymy, bo już widzę, że zmierzamy do końca, już wyczuwam tę nerwowość, szybko to powiem, że chciałabym w ogóle wam wszystkim podziękować za to, że trzymacie te bilety, mimo że te terminy tych koncertów są przekładane już po raz kolejny i to działa na psychę i to jest frustrujące. Natomiast naprawdę wielkie dzięki, że jesteście, że czekacie. Myślę, że jak wreszcie nas wypuszczą z tych klatek i wyskoczymy na scenę, to przeżyjemy naprawdę popiątny orgazm, bo chyba to już się tam naprawdę te nasionka nazbierały i trzeba zrobić wreszcie tą eksplozję orgastycznych dźwięków. Także dziękujemy. Pozdrawiam też Adrię. Dziękuję. Ja jeszcze może dodam ze swojej strony na koniec, że planujemy te koncerty, mamy nadzieję i wierzymy w to, że się odbędą już całkiem niedługo i z okazji 30-lecia mamy na wrzesień zaplanowane wasze koncerty. Są to koncerty w Katowicach, Częstochowie i Szczecinie na ten moment, ale na naszej stronie właśnie adriaart.pl można sprawdzać nasz repertuar i czekać. Mamy nadzieję, że zaraz wszystko ruszy. Wszystkie linki też znajdziecie w bio. Całą rozmowę zapisujemy, będzie na naszym kanale na YouTubie i na grupie Wracamy do Kultury. No i mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Też mam taką nadzieję, marzę o tym. Jak właśnie pierwsze pół roku pandemii, to jeszcze był taki czas, kiedy myślałam sobie, że to są fajne wakacje, tak? Bo jakby wreszcie mogę spełniać się w rolach, które gdzieś tam zostały zaniedbane. Ale teraz muszę już szczerze powiedzieć, że rośnie pewnego rodzaju, nie wiem, złość momentami, frustracja na to, że człowiek jest w świetnej formie i chciałby się tą formą podzielić, bo nie ma nic bardziej frustrującego dla artysty niż śpiewanie do ściany. No ja mogę sobie pośpiewać do sufitu albo w pomieszczeniu, w którym jestem, ale ja do wyrażania emocji potrzebuję ludzi. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o samo uznanie, ale też chodzi o tą wymianę energii, która jest między nami, która jest na koncertach, która daje mi tlen, która daje mi młodość, Amen. Zakończyłam jak Sławek. Coś zacina cię. Jeszcze raz, jakbyś mogła ostatnie zdanie powiedzieć, bo coś nam uciekłaś. O nie, to było tak mi dobrze poszło, że nie wiem, czy jestem w stanie to powiedzieć. Nie, no trudno. Poszło już za późno. Do zobaczenia na koncertach. W każdym razie mam nadzieję, że szybciej niż później. Bardzo dziękuję jeszcze raz i widzimy się. Niedobre. Też pozdrawiam wszystkich. Dzięki, że byliście na live z nami.